Cześć, nazywam się Piotr Kowalewski i omówię zadanie Gildia Magicznych Domokrążców. W tym zadaniu mieliśmy sobie jakąś bajtocję, która była drzewem ze stolicą, czyli w sumie korzeniem w wierzchołku 1. I w tym wierzchołku znajdowała się siedziba naszej gildii. Nie wiedzieliśmy, co dokładnie ma robić nasza gildia, ale wiedzieliśmy, że każdego dnia zostanie wybrany jakiś podzbiór wierzchołków naszego drzewa i będziemy chcieli w taki sposób rozdysponować naszych członków gildii, których mieliśmy jakąś nieskończoną ilość, więc o to nam nie chodziło, żeby w jak najkrótszym, sumarycznym czasie doszli do tych wierzchołków. Co to znaczy? Jeżeli przechodzimy jakąś drogę, to do naszego sumarycznego czasu dochodzi jedna sekunda. W sensie, jeżeli jakiś z naszych członków gildii przechodzi tą drogę. Chociaż członkowie gildii mogli się też teleportować do innych członków gildii. Czyli jeżeli przeszliśmy z wierzchołka numer 1 do wierzchołka 2, przeszedł tam jeden członek gildii, to nasza suma, to suma wzrosła o 1. Ale jeżeli potem z jedynki jakiś członek gildii teleportował się do tego członka, który był jest już w dwójce, ponieważ wszyscy członkowie gildii mogli w zerowym czasie teleportować się do dowolnego innego członka gildii, to wtedy już ten drugi członek nie dodawał nam dodatkowego czasu, bo nie szedł żadną krawędzią. Więc w tym przypadku, żeby dojść do tych wierzchołków, będziemy chcieli użyć dwóch członków gildii. On jeden z, albo jednego, w sumie to też nie będzie nas zmieniało. Będziemy, jeden pójdzie do wierzchołka numer 2 i potem od razu pójdzie do wierzchołka 3, więc w czasie 2 odwiedzi te dwa wierzchołki, a potem jakiś inny pójdzie sobie do wierzchołka numer 6, w tym w czasie 1, czyli sumarycznie będzie to 3. Jeżeli jednak mielibyśmy też odwiedzić wierzchołek numer 4, to od jedynki pójdziemy do dwójki w czasie 1, potem teleportujemy jakiegoś nowego członka gildii do dwójki, żeby mieć tutaj dwóch członków gildii i jeden pójdzie do trójki, jeden pójdzie do czwórki, więc na to pod drzewo zużyjemy tylko 3 sekundy, no i do tego pod drzewa tam znowu będziemy potrzebowali jednej dodatkowej sekundy, żeby ktoś tutaj doszedł. No i po końcu dnia wszyscy członkowie gildii teleportują się z powrotem do domu, żeby nie było problemów następnego dnia, czy można ich użyć, czy nie, więc po prostu każdego dnia rano zaczynamy z wszystkimi członkami w jedynce. I teraz mieliśmy jakoś dużo zapytań, na jakoś 100 tysięcy zapytań właśnie o jakieś podzbiory naszego grafu i suma wielkości tych podzbiorów była do miliona i mieliśmy odpowiedzieć na każde zapytanie, ile minimalnie sumarycznie czasu zużyjemy. Więc jak się zabieraliśmy do tego zadania? Po pierwsze, chcielibyśmy dla każdego wierzchołka wyznaczyć kolejność prefiksową i sufiksową przy przejściu DFS-em. Więc zaczynamy DFS-a z jedynki i jak wchodzimy do jakiegoś wierzchołka, to zwiększamy czas o 1 i ustalamy, że weszliśmy do tego wierzchołka w jakimś czasie. Czyli jak weszliśmy do jedynki, to weszliśmy w czasie 1, potem pójdziemy do dwójki, wejdziemy tam w czasie 2, do trójki w czasie 3, wyjdziemy z trójki, znów zwiększając czas w czasie 4, potem pójdziemy do czwórki, będziemy tam w czasie 5, wychodząc 6, potem wyjdziemy z dwójki w czasie 7, potem pójdziemy do piątki w czasie 8, wyjdziemy w czasie 9, wejdziemy do szóstki w czasie 10, wyjdziemy w czasie 11 i z jedynki wyjdziemy w czasie 12. Teraz możemy w bardzo łatwy sposób sprawdzić, czy jakiś wierzchołek jest synem jakiegoś innego wierzchołka, w sensie, czy idąc powiedzmy do trójki, przejdziemy zawsze przez dwójkę. Bezpośrednią drogą z jedynki. Musimy jedynie sprawdzić, czy ten przedział od 3 do 4 zawiera się w przedziale od 2 do 7. Teraz, gdy dostajemy jakieś zapytanie, będziemy sobie sortować te wierzchołki, do których mamy dojść, plus wierzchołek 1 z niego zaczniemy,
po czasie wejścia do wierzchołka. Czyli jak dostaniemy ten zbiór, to będziemy mieli posortowanego go 1, potem 2, potem 3, potem 4, potem 6. I teraz, gdy będziemy dodawać kolejne wierzchołki w ten sposób, że jeżeli będziemy do naszego wyniku dodawać różnicę głębokości naszego wierzchołka i głębokości LCA, czyli najniższego wspólnego przodka tego wierzchołka i jego poprzedniego. I dlaczego to działa? Jeżeli jakiś wierzchołek, do jakiegoś wierzchołka weszliśmy później niż do poprzedniego wierzchołka, to znaczy, że albo jest on jego synem, czyli wtedy LCA będzie ten wierzchołek poprzedni, czyli po prostu dodamy tą ścieżkę, albo nie jest on jego synem, ale jest on gdzieś dalej. Czyli tak jak gdyby trzeba zejść do jakiegoś wierzchołka, czyli po prostu jeżeli mamy sobie jakieś coś takiego i powiedzmy, że dwójka nasza nie jest zaznaczona, ale zaznaczony jest ten jakiś wierzchołek, to teraz będziemy LCA czwórki i tego naszego nowego wierzchołka jest właśnie dwójka. I właśnie do dwójki będziemy musieli teleportować nowego członka gildii, żeby puścić go inną ścieżką do innego wierzchołka. Więc ten nowy członek gildii przejdzie tyle właśnie taką odległość. I w ten sposób będziemy mogli, dosumując te wszystkie różnice głębokości, uzyskać wynik dla każdego zapytania. Dziękuję.